Panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo, po mojej prawej stronie siedzą ludzie, którzy walczą o poszanowanie obywateli, o poszanowanie państwa, ale właśnie widzimy to poszanowanie chociażby po frekwencji, jaką właśnie ja widzę. I kilka dni temu było tak, że walczyliście o tę debatę, że to jest bardzo potrzebne, ale ja po frekwencji tego nie widzę. Wasz prezes jest chyba tylko odważny na manifestacjach, natomiast w Sejmie podczas debaty go nie ma. A moje pytanie jest następujące. Panie ministrze, czy zagwarantuje pan to, że będzie pan walczył razem z polskim rządem o Europę jak najbardziej zintegrowaną? Europę, w której suwerenność nie będzie rozumiana jako nacjonalizm i agresja do drugiego człowieka. Dziękuję bardzo.